pani nazywa? Walker. Kate Walker. Hejka moi drodzy, z tej strony DSEO, witam was w kolejnym odcinku z serii Syberia 4 The World Before. Moi drodzy, dotarliśmy do schroniska i tutaj moi drodzy, będziemy sobie teraz zwiedzać, klikać we wszystko, co się chyba w zasadzie da. Tak, to będzie, ta informacja może być dość przydatna. My lubimy się zajmować takimi rzeczami, prądami, młynami w Syberii, wiemy coś o tym, jeżeli chodzi o Syberię Trójkę, tam też był młyn do uruchomienia pod koniec w zasadzie. Wszędzie w zasadzie, można powiedzieć, były takie gdzieś zadania, że tak to ujmę delikatnie, do wykonania. Dobra, wejdź sobie tutaj na górę, wow. Nie no, po prostu zachwycające to jest, jak to wygląda. Znam to miejsce. To na pewno to. Porównaj pejzaż na obrazie z widokiem, który masz przed sobą. Ale patrzcie, teraz balustrada. Muszę znaleźć odpowiednik gdzieś przed sobą. No właśnie o to chodzi, nie? Ta balustrada, no mamy tą balustradę przecież. Właśnie tego szukałam. Doskonale. 1:3 porównania, wow. No to może być tak. No to dobra, to będzie też charakterystyczne, na pewno. Strome szczyty, to na 100%. I je możemy sobie, zobaczcie, widzicie, tu porównać. To jest bardzo charakterystyczne. Te strome szczyty wyglądają dokładnie tak samo. I co jeszcze? Ściana skalna w kształcie serca, tak. Jest coś takiego? Czy to jest to? Ta ściana tak. Skalna. To nie może być przypadek. Wow. Prawie a się któż nie to? Zmieniło. Nie gadajcie, że to ona. Prawda, Fräulein? Cudowne. Mówimy na to Silberspiegel. Nasza miejscowa chluba. Zdaje się, że niewiele się tu zmieniło od 60 lat. Ciekawe, jak zareaguje. Coś się stało, proszę pani? Nie. Chyba też stwierdziła, tylko, że jest bardzo podobna. Trudno większe podobieństwo między panią i tą osobą. Więc musi ją pani znać, prawda? Nie zaprzeczam. Ale to było bardzo dawno temu. Właściwie to jestem tu ze względu na nią. Bardzo bym chciała się dowiedzieć, kim jest. Albo była. To jest dla mnie naprawdę ważne. Z jakiego powodu, Fräulein? Został mi tylko ten obraz. Obiecałam Katiuszy, jak pani mówi, jest do mnie podobna. Obiecałam Katiuszy. Bo obiecałam przyjaciółce, która uratowała mi życie, zanim straciła własne. Rozumiem. A jak się pani nazywa? O, Walker. Kate Walker. Jestem Leni Renner. Bardzo mi miło, frau Leni. Demoiselle, moja droga. Przez moje nogi zawsze spóźniałam się do kościoła. O. Demoiselle Leni. Cóż, Fräulein Walker, 1937? Ach, to było przed wojną, kiedy jeszcze mogłam pędzić niczym wiatr fen. Mój ojciec był wówczas kierownikiem. Okej, już mi się podoba ta opowieść. Był wtedy letni wieczór, kiedy zaczęła się historia związana z tym obrazem. Pamiętam wszystko, jakby się wydarzyło wczoraj. W schronisku przebywała grupa naukowców. Pięknie jest to zrobione. Szykowali się do ekspedycji, do odległego miejsca na wschodzie. Szkolił ich miejscowy alpinista, który miał ich poprowadzić. Nazywał się Leon Kobatis.
Ach, nie dość, że był przystojny jak grecki bóg, to jeszcze był mistrzem olimpijskim. Panie go uwielbiały. Który to niby, bo nie widzę żadnego takiego. Mrugał do mnie i uśmiechał się, gdy mu podawałam piwo. A, tam z tyłu. Dziękuję, demoiselle Leni, mówił. I to po francusku? Dzięki niemu czułam się jak prawdziwa dama. Ale frau Junta zawsze mnie przeganiała. Frau Junta? Miała 20 kilka lat, ale dla mnie była oczywiście stara i wstrętna. Nie podobało mi się, jak z tą swoją kamerą dyrygowała moim Leonem. W schronisku był gwar, wszyscy się bawili, a naukowcy jak zwykle dyskutowali o swoich sprawach. To była wesoła grupka, pomimo różnic. Choć był jeden wyjątek. Tam z tyłu chleje piwsko. Nazywał się Frank Hoss. Trzymał się na osobności. Ale nawet ja, pomimo mojego młodego wieku, widziałam, że był chytry jak diabli. Ale co z dziewczyną z obrazu? Cóż, też tam była tego wieczoru. Pracowała u nas latem. Nazywała się Dana. Dana Rose. Była śliczna jak obrazek, a przy tym dobrze wychowana. Nawet ojciec był wobec niej przemiły. Zanieś naukowcom napoje, a potem przyjmij zamówienia, a przy okazji zajrzyj coś do pieca. Tak, Herr Gustav. Przyda się coś jeszcze, Dana? To twój pierwszy pracowity wieczór, więc daj znać, gdybyś czegoś potrzebowała. Dobrze, skarbie? Poradzę sobie. Dziękuję, Herr Gustav, ale wszystko wydaje się jasne. Dam sobie radę. Bardzo dobrze. No to do dzieła, skarbie. Uśmiechaj się, a sami będą ci przynosić tacy kufle. No tak, to jest największa magia na świecie. Trzeba oczarować ich, żeby sami przynosili te kufle, żeby odwalali robotę sami za mnie. No powiem wam, że... Zanieść te napoje naukowcom. O Boże, jedno spinę, weź to przeczytaj. Spice, jedno spice plus birne i dwa nebel. Cokolwiek, słuchajcie, to znaczy. Ale obstawiam, że coś tu może zaiskrzyć, wiecie? Coś tu może zaiskrzyć, bo nasza Dana jest przepiękną kobietą, a tamten za uchodzącego przystojniaka. Do roboty, panienko. Wszystko będzie dobre. Dobra, ale posłuchajcie, ile my tego mamy. Poczekajcie. Zbadaj obraz na stole. Nie wiem, jaki obraz, zaraz będę go szukać. Obsłuż gości. Przygotuj, podaj zamówienie naukowcu, zbierz zamówienie na tarasie, ustaw piec. Matko Boska, ile tego jest? Jaki obraz? Jaki obraz? Chciałabym wiedzieć, jaki... O, czekajcie, tutaj jest jakiś obraz. Dobra. To chyba te obrazy. Herr Gustav prosił, żebym pomogła mu wybrać jeden z nich. Ale ja już widzę, który mi się najbardziej zostawił podoba. Zostawił mi gdzieś tutaj notatkę. Ja jestem, słuchajcie, wodowa. Ja nie jestem górzysta, ja jestem morzowa, oceanowa i nie wiem jaka jeszcze. I to jest mój faworyt. Notatka. Dana, mam do ciebie małą prośbę. Młody Leon, alpinista, próbuje mi wcisnąć jeden ze swoich obrazów, który maluje w wolnym czasie. Nie są to być może arcydzieła, ale podobają mi się, przynajmniej wiem, co przedstawiają. Z miłą chęcią powieszę jeden z nich na ścianie. Poza tym Leon to dobry chłopak, który przyciąga klientów. Pomyślałam więc, że skoro twój ojciec sprzedaje obrazy, a ja nie mam o nich bladego pojęcia, to proszę, żebyś ty któryś wybrała. Z góry dziękuję za pomoc. Gustav. No... Powinnam lepiej się przyjrzeć tym obrazom, zanim któryś wybiorę. Spójrz, okej. Okay. No na pewno chcę, żeby to było, żeby to jednak był ten wodospad. Chyba wybiorę... Mamy nawet osiągnięcie, obrazowy dylemat. To jest przede wszystkim. Co tam mamy jeszcze? Przygotuj i podaj zamówienie na okos, zbierz zamówienie na tarasie, ustaw piec. Piecem też się zaraz zajmiemy. Momento, poczekajcie. Bo tutaj jest coś, Boże, to będzie jakaś pewnie zagadka kolekcji kratka, prawda? Matko Bosko, może to jest jakieś drewienko. Dobra, czekaj, tam jeszcze na górę w ogóle można chyba iść. Jezus, dużo tu jest rzeczy. Najpierw może trzeba by było generalnie ogarnąć to zamówienie, prawda? Ale dziwny mechanizm. Przypomina automaty z placu muzycznego. Okej, przepraszam was bardzo, miałam chwilowe cięcie. A czy ja mogę tutaj wejść? Aha, musimy w ten sposób sobie to otworzyć. No dobrze. Wow.
I co, tutaj to zamówienie, tak, ale chciałabym... Okej, okay. O Boże, to jest coś tam z pizzy jedno. Czyli to jest szpic. Okej, okay, podaj piwo. Okej. Okay. Mamy jedno. Później jest pizzę plus birne. A co to jest? Podaj piwo, obejrzyj. Birne. Okej, okay, czyli teraz jeszcze raz to. Okej. Okay. I teraz otwórz. Hit. Okej. Okay. No i podwójny Nebel. Tu jest Nebel. Cokolwiek to znaczy. Skończyło się. No nie, no chyba żartujesz. Aha. Nebel, no to poczekaj. Okej, okay, może tutaj będzie. No, proszę bardzo. Ale jajca. Jeszcze raz, tak? No i mamy to. No i gotowe. Zaniosę napoje tym panom. Dobrze. No to mamy i teraz tak. Dobra. Teraz jeszcze bym chciała się zająć może piecem, zanim pójdę i podam to zamówienie. Przygotuj i podaj zamówienie naukowcu. Zbierz zamówienie na tarasie, ustaw piec. No to jeszcze tym piecem chciałabym się zająć. Co to jest? Aha, że tu drewienka, ale to ja nie mam drewna. Skąd mam wziąć? Tu? Tu jest. Tu jest drewno. Łociul. Za mało. Muszę więcej dorzucić do ognia. No to ja widziałam, że tam było. Było tutaj drewienko. O, proszę bardzo. Pięknie, mamy to. I teraz tutaj. Sprawdź raz jeszcze. Użyj. No i jest, tylko że jeden... To chyba tyle, jeśli chodzi o ogień, ale coś jest nie tak z przepływem powietrza. Pokaż to, no tutaj jest ewidentnie z tym coś jest nie tak. Coś jest chyba nie tak z przepływem powietrza. Gdzie mam spojrzeć jeszcze? Aha, mogę tak w bok sobie popatrzeć tutaj, poczekaj, to coś tu jest, sprawdź zaraz, sprawdź to. O, z tym zaworem jest coś nie tak. Ta się poluzowała. No to... Aha, dziwnie, ale okej. Okay. Dobre, dobre, wyciągam jak masełko. Mogę to zabrać? Okej. Okay. Co teraz? Tutaj, o co tutaj chodzi? Obejrzyj. Spróbuję czegoś innego. Kurde, powiem wam szczerze, że nie do końca... Wygląda w porządku. To jest czwórka, to raczej nie. O co tu jeszcze może chodzić? Coś jest u góry? O, czekajcie, czekajcie. Tutaj coś jest. Tu jest dwójka. Kontroluje wlot powietrza, jeśli dobrze pamiętam. No to dawaj. No i pięknie. Gotowe. Skończyłam. No i cudownie, słuchajcie. Przygotuj podaj zamówienie naukowcom. No to teraz idziemy do naukowców, czyli tu, rozumiem, tak? Nie, musimy pójść wyżej, przecież ci mówię. Ale posłuchaj. To mało prawdopodobne, żeby naczelne zdołały choćby przetrwać tak wysoko. Nie mówiąc już o... O czymś więcej? Wtedy nie trzeba byłoby ich szukać. Raczej celowo przeniosły się wyżej.
a schodzą, by polować na zwierzęta. U, patrzcie. Panowie, napoje? A, wybornie, dzięki. Horst, przydaj się do czegoś, podaj je dalej. Pierwszy dzień, tak? Więc czas na życzenie. Zgoda, dobrze. Chciałabym się dowiedzieć, co pokazują te mapy. To życzenie mogę spełnić. Pokazują wszystkie miejsca, które chcemy zwiedzić w trakcie ekspedycji. Okej. Sprzęt. Pytaj o sprzęt. Nie zachwycają się tu panowie samym widokiem. O nie, Fräulein, tu zależy nam tylko na piwie, no i uśmiechu. A tam stoi nasz trener. Ma przygotować to wychudzone towarzystwo do wielkiej wspinaczki w Baltajarze. Oho. Oho. Mówię wam, coś tu się święci. Tak. Okej. Okay. Panowie też zauważyli. A co widać na tej, jeśli mogę zapytać? To jest Baltajar. Region w odległym zakątku gór w północnych Chinach. Za kilka tygodni zaprowadzę tam mój zespół. A jaki jest cel ekspedycji? Proszę tego nie rozgłaszać, ale jej kryptonim to początek. A jeśli się nie mylę, to prawdopodobnie zmieni ona nasze postrzeganie ludzkości. Okej. Mogę z nim pogadać z każdym, czy nie? Nie. Pod jakim kątem to ma zmienić? A panowie czym się zajmują? Tak, przedstawię moich wspaniałych towarzyszy. Horst Sauer, znakomity antropolog, ale straszny, choć szlachetny wrzut na dużym palcu. Rudolf Jäger, wybitny etnolog. Wreszcie wspaniały Albert Bauer. Paleontolog. A pan? Reinhard Berger, biolog. Jak powiedział Herr Berger, jesteśmy tu, by się szkolić do wyprawy początku. Cóż takiego wy chcecie tam odkryć? Zamiast za fundusze na nasze projekty, którymi sami się zajmujemy. No i z miłości do nauki, co Horst? A tak, oczywiście, Herr Berger. Przecież inaczej na pewno nie byłoby nas tutaj. A panienka czym się zajmuje? O, jestem Dana. Pracuję tu w trakcie wakacji. To wszystko. Ale ciekawi mnie, jaki cel przyświeca tej ekspedycji. Mnie również. Chyba, że jest to ściśle tajne. Powiem tak, Fräulein Dana. Jeśli kiedy odkryjemy to, czego szukamy, bez wątpienia zapamięta panienka tę rozmowę jako swój powód do sławy. Będzie panienka mówić wnukom o obsługiwaniu zespołu początku. Zespołu, który odkrył nic innego, tylko brakujące ogniwo wyższej rasy ludzi. Australopithecus habilis, bezpośredniego przodka Homo sapiens, albo, mówiąc potocznie, Yeti, człowieka śniegu. No to grubo. O, już ten ciul słyszy z tyłu. Wyjaśniła się nazwa początek. Cokolwiek znajdziemy, jakkolwiek to nazwiemy, odbije się to szerokim echem w świecie antropologii. Może zrozumiemy, jak człowiek współczesny wyewoluował od Australopiteka, a potem jak stał się... Znów zaczyna. Jak zacznie mówić o antropologii... No nie, no mnie to tam interesuje, jeżeli mam być szczera. Nie wiem, czy Fräulein Dana chce, żebyś dręczył ją swoimi wyjaśnieniami. No ja bym chciała wiedzieć trochę więcej na ten temat. Może i jestem kelnerką, ale to dla mnie naprawdę interesujące. Więc, Fräulein, ekspedycja początek być może przyczyni się do rozpoczęcia nowej serii badań. Albo nawet ujawni nowy rodzaj życia w plemionach. Albo w mikrospołecznościach. Poprzez odkrycie osobnika, który mógł odegrać ważną rolę w ewolucji człowieka współczesnego. Dobrze, panowie, wypijmy za brązowy cień. Co? Za jaki brązowy cień? Ekspedycji, która z pewnością zrewolucjonizuje nasze rozumienie. No to dziękuję bardzo. O,
A więc panowie postanowili zbratać się nieco z personelem. Gestapo wyczciła. Dostojnego sponsora, Herr Hoss. A czy mogę przypomnieć, że ta misja, finansowana przez moją partię, jest ściśle tajna? Wie pan, co to znaczy, doktorze Berger? Tak, Herr Hoss. To znaczy, panowie, że pod żadnym pozorem nie można zdradzać jakichkolwiek szczegółów naszej działalności komuś spoza naszego kręgu. Nie mówiąc o pierwszej, lepszej kelnerce, która zatrzepocze rzęsami. Fräulein, jaki gnój. Jak tylko tutaj skończysz, powinnaś wrócić do swoich obowiązków. Co za gbur. To jedna z niedogodności współpracy z bardzo upolitycznionym prywatnym sponsorem. Nie, to nie sponsorem. Jest upolityczniony prywatny ale sponsor, tylko to jest tylko to, po prostu musi. Banda gnoi. Sądzę, czasem w życiu trzeba pójść na pewien kompromis, by osiągnąć to, czego się pragnie. Zgodzę się, ale nie kosztem czyjejś godności. Nie przejmuj się tym, Fräulein. Tym się rządzi nauka. Natomiast każdy ma swoją, świat. Oczywiście, określony... swoją granicę, że tak powiem, godności, w której się ją przekracza lub nie. To jest kwestia jakby bardzo indywidualna. Nie, nie odpuszczaj, absolutnie. Tym się rządzi świat, Herr Berger? Naprawdę muszę panu wyjaśniać, co członkowie Brązowego Cienia robią w Ageranu. Bardzo dobrze, głośniej, żeby gnój usłyszał. Oni rozbijają okna. Napadają na niewinnych ludzi zupełnie bez powodu. To faszyści i przestępcy, Herr Berger. Czy pan naprawdę... nie wstydzi się współpracować z takimi tyranami? Lepiej uważać z wyrażaniem tak daleko idących oskarżeń. Daleko idących. Zawsze będą nadgorliwi członkowie w każdej partii. To się nie zmienia. Panu już podziękujemy, wróć do Simsów, bo tak trochę wyglądasz, jakbyś się ze Sims 4 urwał. Naszym zadaniem nie jest ocalenie ludzkości. Naszym celem jest wyjaśnienie, jak powstała. O! Gdyby naukowcy mieli wstrzymywać postęp na każdym politycznym zakręcie, to ludzkość nigdy nie wyewoluowałaby od czasów Homo erectus. Dana! Dana! Raz, dwa! To nie francuski salon, skarbie! Tak, Gustaw. Lepiej pójdę. Dziękuję, panowie. Okej. Co nam tam jeszcze pozostało? Zbierz zamówienie na tarasie. A ty gnoju co? Ciulasie jeden. Mogła to bym ci wpierdzieli, w łeb bym ci walnęła tym kuflem. Leon, złotko, postaraj się trochę. Leon, postaraj się, złotko. Dobra, pogadajmy może z Leni, bo to jest chyba nasza Leni, prawda? Leni? Grety, przez ciebie prawie wyskoczyłam ze skóry. Co to takiego? To tylko obiektyw kamery. Obiektyw kamery? Ale nie należy do ciebie, prawda, Leni? Leni? Nie mówiłam, że należy. Jest frau Junty, jeśli musisz wiedzieć. Kim właściwie jest frau Junta? Ruda Junta, siedzi tam. Mężatka? Nie, nie. Jest za stara. Już ma grubo ponad 20. Okej. Okay. On dlatego lubi filmować Leona. Jest taki młody i przystojny. Kiedyś się już mówiło, że stara po 20. To były takie czasy, że wiecie, młódki wychodziły za mąż. A poza tym nigdy nie daje mi dotknąć kamery. A tylko chciałam pomóc w filmowaniu. Na pewno jest zazdrosna. Leni? Co jest takiego szczególnego w kamerze frau Junty, że ją jej podkradasz? Myślę, że... Pożyczam. Myślę, że to jest kwestia chyba modela. Pożyczasz. Nie rozumiesz? Kto by się zainteresował rudą Juntą, gdyby nie miała kamery, co? Jest za stara dla Leona. Kręci filmy, żeby być w centrum uwagi. To jasne. Ty też tego chcesz? Nie. Nie do końca. Poza tym nie ma tu nic do roboty. Rozumiem, naprawdę, Leni, ale... Nieprawda. Tu jest czasem jak w więzieniu, jestem całkiem sama.
Za parę lat będę żyć na szczycie wieżowca w dużym mieście, a na dachu będę mieć własny baszyn. Życzę ci tego, Leni, ale niestety wiemy, że troszeczkę mówisz, twoja przyszłość potoczyła się trochę inaczej. Przez moje ataki jednak kaszlu, jesteś tutaj dziś na wózku. W pokoju przez całe tygodnie. Wyobraź sobie, nie widzisz nic poza czterema ścianami. A tak, pewnie nie było zbyt łatwo. Dlatego gram na pianinie. A ty masz jakieś zainteresowania? Kiedyś ludzie byli szczęśliwsi. Powiedzmy, bo że lubię tworzyć coś z tatą. Mieli tak mało i potrafili się tym cieszyć. To jest niesamowite. Ale a my mamy tak wiele i nie potrafimy się tym cieszyć. Więc zaprzyjaźnijmy się, Leni. Czyli nie naskarżysz na mnie? Wydaje się, że człowiek jest tak prosty, ale jednak jest tak skomplikowany. Tak bardzo ciężko jest nas zadowolić. Trochę bardziej na bok, ładnie, proszę. Okay. Czy mogę z nią jeszcze porozmawiać? Lepiej nie. Wracaj. Ojciec będzie zły, jak zobaczy, że mogę gadamy. Sobie przez to popatrzeć? Mogę. Kolejne dzieło Herr Gustawa. Chyba pozwoliłby mi na nie zerknąć. Koronka Madonny, mogę zerknąć? Koronka Madonny. Okej. Okay. Aha, i tu mogę sobie następne popatrzeć, tak? Następne. To jest to serce. Silberspiegel. Ściana skalna w kształcie serca, od której wzięła się nazwa schroniska. Herr Gustaw mówił, że potrafią się po niej wspinać tylko najbardziej doświadczeni alpiniści. Okej. Okay. Następne miejsce. O, to są te szczyty takie. Szczyt Najwyższy diabła. Najwyższy szczyt w tym regionie. Leni mówiła, że to strażnik granicy ze Szwajcarią. Aha. I że podobno żywi się duszami tych, których pochłonęła góra. Lubimy takie legendy. Następne. Przełęcz diabła, okej. Okay. Ta przełęcz prowadzi do Szwajcarii, ale żeby przez nią przejść, potrzebna jest pomoc alpinisty. Dobrze. Jeszcze coś mamy do obejrzenia? Mamy. Bramy piekieł. Wow, a kurde, jakie nazwy. Tu się zaczyna przełęcz diabła, czyli chyba koniec drogi dla kogoś tak niedoświadczonego jak ja. Czy coś jeszcze? Nie. To tyle. No okej. Nie. Pytanie, czy to nas czegoś nauczy. Dobra, chodźmy, słuchajcie, pomrużyć rzęsami i zrobić wrażenie na Leonie. Chyba nas nie widzi. Nie chcę im przeszkadzać. Ta Frau Junta nie była wcześniej zbyt miła dla Leni. Zrobiłam już wszystko, o co prosił Herr Gustaw. Okay. Powinnam mu dać znać. No dobrze. No to idziemy mu powiedzieć. Pogadać z Herr Gustawem. A tam jest jeszcze... pianino. Czy fortepian. Pianino. Pogadajmy z Herr Gustawem. W porządku? Tak, koniec zamówień, goście obsłużeni. Doskonale. Posłuchaj, Dana. Na pewno wiesz, że brązowy cień jest niebezpieczny, prawda? Więc na miłość boską, nie dziel się swoimi odczuciami. No i nie odpowiadaj Herbergerowi w taki sposób, dobrze? O brązowym cieniu nie można urządzać takich... pogaduszek. Ale... musisz uważać. Takie zaczepki źle się skończą. Zapewniam cię, Dana. Szczególnie w obecnym klimacie. Ale ja tylko... Dana, tak wiem. Ale uważaj. Nie chcesz mieć problemów z faszystami. Chyba się zgodzisz. A następnym razem, jak dam ci radę, tak jak poprzednio, po prostu posłuchaj starego Gustawa. Dobrze? I gdy będziesz miała jakiekolwiek wątpliwości, co robić, podejdź do starego Gustawa, dobrze? No, młoda damo, jeśli się nie mylę, to jesienią wznawiasz naukę. Więc nie ma na co czekać. Wracaj do swoich ćwiczeń, a przy okazji zagraj nam coś ładnego. Oj, tak. Dobrze, więc zagram. Dziękuję.
Tak trzeba przykuć uwagę zagraj tych, których chcemy, żeby zwrócili na nas uwagę. Miło odskocznia od utworów wojskowych, o jakie ostatnio proszą niektórzy zbywalców. Zagraj coś Inona Azura. Oj, coś czuję, że nasza Dana da piękny pokaz umiejętności. Wiecie o tym? Herr Gustav wykonał niezłą robotę, naprawiając klawisz, który wczoraj zepsułam. Okej, słuchajcie. Ja myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby Leoś zwrócił na nas uwagę. I to oni będą mówić o tej chwili. O chwili, kiedy mogli słyszeć w tej knajpie cudowne granie wspaniałej artystki Dane Ross. Leon, no co ty robisz? Mamy dobre światło.
Wybaczcie, że milczę, ale ten cały utwór, który odgrywała, był tak piękny, tak magiczny i chemia pomiędzy Leonem a Dejną nie wymagała mojego komentarza. Możemy tu wybrać opcję przepraszam albo no ale nie mam za co przepraszać, za talent się nie przeprasza, to oni powinni ci dziękować, że to słyszą, także O, Boże, mam nadzieję, że nie... Brawo! 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 Oklaski? Jak możecie klaskać? O, więc lubicie hałas, tak? No iść ty głupi wieprzu. Jak bydle się zachowuje. Możecie się nie wstydzić! Nie wstydzić tego, że oklaskujecie muzykę zdradzieckiego polskiego separatysty! Siejecie zamęt! I właśnie przez takich jak wy rodzi się haniebna marksistowsko-wagerańska ideologia w umysłach prawych ludzi! Oj, chyba pchasz się do Gibson. Na klapsa dziąsło. Upił się pan Herhos. Zejdź mi z drogi, chłopcze. Chodź, Fräulein, niech kurz trochę opadnie. Szkoda, że mnie pani wtedy nie widziała, Fräulein. No i dobrze, moi drodzy. Byłam młoda i koniecznie chciałam się dowiedzieć, jak to będzie z Daną i Leonem. Chciałam być naocznym świadkiem ich historii. No tak, ewidentnie widać, że ich historia się właśnie zaczęła. Dobrze, moi drodzy, ja myślę, że w tym momencie zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Jakże emocjonujący, taki bardzo magiczny. Tak się uspokoiłam, słuchajcie, kiedy ona grała na tym pianinie. No coś pięknego. Fortepianie. Nie wiem. Pianinie chyba. Na pianinie, przepraszam, fortepian to inaczej wygląda, jest taki ogromny. W każdym razie, moi drodzy, no nic, to było coś takiego bardzo wyciszającego na sam koniec. Ja nawet nie chciałam tutaj wtrącać swoich 5 groszy. Myślę, że nie miało to żadnego sensu, a ewidentnie między z Leonem a Dejną, no iskrzy bardzo, bardzo. Słuchajcie, to jest właśnie ten moment. Ten moment, kiedy ludzie już wiedzą, że do siebie po prostu pasują. Dobrze, moi kochani. Ja na dzisiaj kończę. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. No i co? Do usłyszonka. Pa, pa.